Audycja popularno-naukowa. Słuchamy audycji Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Przed nami biografia utytułowanego i zasłużonego historyka sztuki Atanazego Raczyńskiego, którego kolekcje malarstwa zdobią Muzeum Narodowe w Poznaniu. A w studiu jest ze mną pan dr Paweł Ignaczak z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Aby stworzyć kolekcję dzieł sztuki, trzeba posiadać środki finansowe. Rodzina Raczyńskich to byli ziemianie z Wielkopolski. Przypomnijmy historię kolejnych pokoleń hrabiów Raczyńskich, które się wyróżniły. Pierwsze wzmianki o Raczyńskich to jest początek XV wieku. Dla naszego dzisiejszego spotkania tutaj chyba najważniejszą postacią będzie Kazimierz Raczyński, żyjący już w drugiej połowie wieku XVIII. Niezwykle ciekawa postać. Magnat wielkopolski, związany przez wiele lat ze Stanisławem Augustem. Tak jak to często bywało w ówczesnym świecie politycznym, nie wahał się pobierać pieniędzy od innych dworów, zwłaszcza od dworu rosyjskiego. Z nim współpracował w 1794 roku, gdy wybuchła insurekcja kościuszkowska. W ostatniej chwili wyjechał z Warszawy. On nie miał męskiego potomka. Wydał swoją młodszą córkę za swojego bratanka Filipa Nereusza Raczyńskiego i z tego małżeństwa narodzili się dwaj bracia, Edward i Atanazy. I Atanazy właśnie jest bohaterem tej rozmowy. Po rozbiorach, jak część polskich arystokratów, Raczyński odciął się od polszczyzny. W pruskiej służbie dyplomatycznej demonstrował przywiązanie do Hohenzollernów. Czy jego brat tak samo? Obaj bracia mieli nieco inne spojrzenie. Edward pozostał w Poznaniu, działał bardzo aktywnie na rzecz społeczeństwa polskiego. Ówczesna sytuacja polityczna nie przystaje do takich naszych dzisiejszych wyobrażeń narodowościowych. To, że Atanazy wstąpił na służbę dyplomatyczną do króla pruskiego, nie oznacza wcale, że zrezygnował on z polskości. On po prostu trochę inaczej pojmował patriotyzm jako lojalność wobec władcy panującego nad danym terenem. No ale wcześniej był żołnierzem księstwa warszawskiego, prawda, w armii napoleońskiej. Działał też w dyplomacji saskiej, księcia warszawskiego. Władcy się zmieniali i trzeba było po prostu jakoś odnaleźć się w tej rzeczywistości. Niemniej swoim wspomnieniom nadał tytuł Jeszcze Polska nie zginęła. To również jest kronika rodu. Na nim opierają się Raczyńscy na tym dzienniku. Atanazy Raczyński obok Edwarda jest do dzisiaj jednym z takich głównych twórców świetności rodu Raczyńskich. Ale pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ci obaj bracia bardzo silnie musieli pracować, aby Polacy zapomnieli niezbyt chlubną działalność ich dziadka, Kazimierza Raczyńskiego. Czas powiedzieć o zamiłowaniu kolekcjonerskim. Czy to studia zdeterminowały zainteresowania sztuką? Można tak powiedzieć, w Europie początku XIX wieku zajmowanie się sztuką, czy też interesowanie się sztuką należało do dobrego tonu wśród arystokracji. Wystarczy przypomnieć sobie chociażby postać hrabiego z Pana Tadeusza, który nie rozstaje się z notatnikiem, w którym bezustannie wykonuje jakieś rysunki. Pobyt w Dreźnie, które przecież od początku XVIII wieku jest jedną z głównych stolic europejskiej kultury, ze znakomitą galerią obrazów, ze znakomitym zbiorem rzeźby antycznej, także z działającą tam od 1764 roku świetną Akademią Sztuk Pięknych. Atanazy Raczyński właśnie w Dreźnie pobiera nauki rysunku u jednego z tamtejszych malarzy, u Johanna Christiana Klengela, znakomitego pejzażysty tamtych czasów. Mówimy o Raczyńskim kolekcjonerze. Skąd pozyskiwał dzieła
Co najbardziej go przyciągało w sztuce i jak wyglądał ten rynek sztuki, bo kupował w Hiszpanii, będąc tam właśnie dyplomatą. Atanazy Raczyński kupował w bardzo różnych miejscach. Jego pierwsze zakupy to Drezno, rok 1806, obrazy pejzażowe Rozy da Tivoli, czy też właśnie wspomnianego przed chwilą Klengela. Kupował także w Warszawie, między innymi dzieła z dawnej kolekcji Stanisława Augusta, a więc ze znakomitą królewską proweniencją. To wtedy do zbiorów Atanazego Raczyńskiego dostał się jeden z najpiękniejszych rysunków, jaki znajdują się dzisiaj w Polsce, czyli znakomity rysunek Rubensa, odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu. Ważne były podróże Raczyńskiego do Włoch, po Niemczech i, tak jak pani wspomniała, pobyty dyplomatyczne. Raczyński najpierw jest posłem pruskim w Lizbonie, przebywa w Madrycie. To jest dla niego czas odkrycia sztuki najpierw portugalskiej. Jest jednym z pierwszych w Europie znawców sztuki portugalskiej. W Madrycie stara się spełnić swoje marzenia o zdobyciu obrazu Velázqueza. Nie udaje mu się kupić obrazu Velázqueza, ale już po zakończeniu misji dyplomatycznej otrzymuje w podarku od króla hiszpańskiego dwa obrazy, niewielkie, skromne, pochodzące z warsztatu Velázqueza, być może nawet jeden z nich malowany przez samego mistrza, które do dziś znajdują się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Raczyński trafił na bardzo dobry czas dla kolekcjonerów. Wojny napoleońskie doprowadziły do tego, że liczne dzieła sztuki trafiły na rynek. One pochodziły czy to z zamykanych klasztorów, czy też od zubożałych rodzin arystokratycznych. Na tym zyskał Raczyński. Obrazy włoskie, jakie trafiły do jego kolekcji, czyli obraz Botticellego, znakomite Tondo, oraz obraz Sofonisby Anguissoli, portret sióstr ze służącą, zostały zakupione w Paryżu, pochodziły z takich kolekcji przywiezionych z wojen napoleońskich. Wrócimy jeszcze do kolekcji, wrócimy jeszcze do galerii, do obrazów, ale chciałabym pana zapytać o życie prywatne, bo korzystne finansowo małżeństwo w sojuszu z rodziną Radziwiłłów pomogło mu. Zdecydowanie tak. Pomysł takiego ślubu pojawiał się w głowie Atanazego już od czasów młodości. Kazimierz Raczyński dopominał się, aby wnuk o tym pamiętał, że jedną z podstaw budowy sławy, budowy pozycji jest dobre małżeństwo z panną z nazwiskiem oraz z majątkiem. Osiedlił się już w Berlinie przy reprezentacyjnej ulicy Unter den Linden. Przeprowadzka z takich czy innych powodów była dla niego korzystna. Były te miejsca, w których mieszkał, galeriami, miejscami ekspozycji kolekcji, które zgromadził. Jak to wyglądało? Czy one były dostępne dla zwiedzających? Raczyński był bardzo nowoczesnym kolekcjonerem, jak na swoje czasy. W 1834 roku powrócił z Kopenhagi z misji dyplomatycznej. W swojej rezydencji otworzył pierwszą galerię i ona już wówczas była dostępna dla publiczności. Co ciekawe, zachowały się relacje turystów, którzy przybywali do Berlina i wskazywali na to, że kolekcja Raczyńskiego, czy też galeria Raczyńskiego, należy do kilku ciekawych miejsc artystycznych. Było płatne wstęp do tego pałacu? Tak, to było płatne, ale nie były to jakieś szczególnie wysokie opłaty. W 1852 roku Raczyński przeprowadził swoją galerię do nowo wybudowanego pałacu przy placu ćwiczebnym, później placu królewskim, niedaleko bramy brandenburskiej, tam gdzie dzisiaj stoi Reichstag. Tam znajdował się pałac Raczyńskiego, który od razu został pomyślany jako coś w rodzaju takiej rezydencji z muzeum. Owa galeria była udostępniana publiczności. Przy wejściu, gdy płaciło się za wstęp, otrzymywano
również przewodnik. Pałac w Berlinie sprzedano, a jaka była historia kolekcji, dalsza historia kolekcji po śmierci Atanazego Raczyńskiego? Po zjednoczeniu Niemiec pod wodzą Prus okazało się, że jest potrzeba wybudowania nowego, reprezentacyjnego budynku dla pomieszczenia Reichstagu. Postanowiono uczynić to w miejscu stojącego Pałacu Raczyńskich. Raczyński na szczęście nie dożył rozbiórki pałacu, która nastąpiła w roku 1883. I tak jak pani redaktor wspomniała, pojawiło się pytanie, co zrobić z tą dużą, świetną kolekcją. Podpisano umowę. Rodzina wypożyczyła tę kolekcję na 20 lat do National Gallery w Berlinie. Gdy kończyła się właśnie umowa depozytowa na początku XX wieku, w tym samym czasie finalizowano kwestię budowy nowego gmachu muzealnego w Poznaniu. I wówczas dyrekcja niemieckiego muzeum stanęła przed takim bardzo poważnym problemem, że będzie miała świetny budynek, w zasadzie bez kolekcji. I wówczas wysunięto pomysł, żeby tę kolekcję Atanazego Raczyńskiego, która była po części budowana z myślą o zostawieniu jej w Poznaniu, żeby przenieść ją w całości do Poznania. To się niemalże udało, oprócz jednego obrazu, najcenniejszego, czyli Tonda Botticellego, które pozostało w muzeum w Berlinie. I nadal tam się znajduje. I ten obraz nadal się znajduje w Muzeum Berlińskim, ale to już jest historia powojenna. Spadkobiercy rodziny w latach 50. sprzedali ten obraz już rządowi niemieckiemu. A w czasie II wojny światowej kolekcja pozostawała w Poznaniu? Tak, w zasadzie tak, chociaż w czasie też wojny duża część kolekcji powróciła do jednej z rezydencji rodzinnych pod Poznaniem. Proszę Państwa, pora kończyć naszą rozmowę. Moim gościem był pan dr Paweł Ignaczak z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do Muzeum Narodowego w Poznaniu, żeby zobaczyć te wspaniałe dzieła sztuki, o których dziś rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.